Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dziś zapraszam was na szybki, mam nadzieję, przegląd kalendarza adwentowego Invisibabu. Tak wygląda. Jest niewielki, dość leciutki, no ale znajdują się tu rzeczy do włosów, jakieś gumki i tak dalej, więc no, nie można oczekiwać, że będzie ciężki. Ja go kupiłam w Rossmanie za 69,90. Wiem, że on był właśnie po przecenie, bo normalnie chyba kosztował 89,99 albo 79, chyba 89,99. Ale z tego co wiem, to w internecie możecie go dostać dużo drożej, bo ponad chyba 100 zł, kosztuje 120, więc naprawdę no tutaj wychodzi połowa ceny. Jeśli jesteście zainteresowani tym, co znajduje się w środku, to was serdecznie zapraszam do oglądania dalej. Zostawcie subskrypcję, jeśli tego nie robicie, zostawcie kciuka, zostawcie cokolwiek pod filmem, żebym wiedziała, że te kalendarze wam się podobają. No to jedziemy dalej. No i zaczynamy. Okienko numer 1. No i w okienku numer 1 znajduje się gumeczka, słynna sprężynka, która zakończona jest czarną kokardką. Bardzo ładna, taka elegancka, klasyczna. Okienko numer 2. Taka klasyczna sprężynka w kolorze brązowym. Numer 3 jest tu u góry. I tutaj mamy też sprężynkę, z tym, że przezroczystą, i ona jest większa od tej brązowej. Numerek 4 i nie mogę go znaleźć. Jest to jedna przezroczysta wsuweczka. Numer 5, kolejna sprężynka, również przezroczysta i takiej samej wielkości jak ta poprzednia przezroczysta. Numerek 6, również malutkie okienko. O, i znów przezroczyste, z tym, że takiej samej wielkości jak ta brązowa. Numer 7, o, i tutaj mamy gumeczkę, również sprężynkę w takim fajnym tęczowym kolorze. Bardzo ładna jest, a wielkościowo tak, podobna do tych przezroczystych. Numer 8 to maleństwo, więc podejrzewam, że będzie malutka sprężynka. Tak. I również przezroczysta. Przezroczysta mała. Czyli taka sama jak była. Nie, tamta była, ta jest mniejsza. O, dobra. Myślałam, że to jest ta sama, która była poprzednio, ale ta poprzednia jest większa, a ta jest mniejsza sprężynka. Numer 9, również malutkie okienko. I tutaj mamy taką samą sprężynkę jak ta poprzednia, przezroczysta, tylko że tutaj mamy złoto, czyli w środku jakby jest taka złota nitka. Bardzo ładnie to wygląda. Numer 10, to jest takie większe podłużne okienko. I tutaj mamy taką dużą wsówkę brązową. Identyczna do tej przezroczystej, coś mi się z głosem dzieje, tylko że ta była malutka, przezroczysta, a ta jest taka naprawdę spora. No, ciekawa jestem w ogóle, jak łapią te wsówki. Numer 11, maleństwo również tutaj. O, i tutaj, ale śliczna, matowa, taka pudrowo-różowa, bardzo ładna. Wielkościowo, no, podobna do tej brązowej, takiej, chyba ona była pierwsza, ta brązowa. Tak, tak wielkościowo, ale jest super, jest taka matowa, bardzo fajna w dotyku. 12, gdzie się znajduje? To, co najbliżej mnie, nie widzę. I tutaj mamy, o, taką większą sprężynkę. Większą, chudszą i która ma w środku taką nitkę rose gold. Bardzo też ładna. Numerek 13. No i teraz słynne pytanie, czy okaże się pechowy? Mam nadzieję, że nie. O! No jeśli mówimy o pechu, no to mamy czarną gumkę. Tak, czarna gumka, taka sama wielkość jak ta z tą rose gold nitką. No taka klasyczna, po prostu.
numerek 14. O, takie maleństwo, bardzo malutkie okienko. Oj. Coż my tu mamy? Oj, to jest taka mini gumeczka czarna, bardzo malutka i to jest chyba do zawiązywania, nie wiem, warkocza, ale to chyba raczej się po prostu nakłada, bo nawet, a nie, no można związać, dobra. Myślałam, że ona się nie rozszerza na tyle, ale jednak tak, tak więc takie maleństwo. Idziemy do numerku 15, to jest większe pudełko, bardziej podłużne, więc obstawiam, że może być tu znowu wsówka. No i tak też się stało. Z tym, że jest przezroczysta i wielkościowo tak samo jak ta brązowa. No to już jesteśmy po połowie kalendarza. Idziemy do numeru 16. O, i znów czarna, klasyczna gumka, sprężynka. Będę miała zapas po prostu na 100 lat. Ja je w ogóle uwielbiam. Uwielbiam te scrunchie, czyli te takie, które mają w środku sprężynkę, a na zewnątrz materiał. Ja mam chyba je 4 w różnych kolorach. Ja je uwielbiam, więc mam nadzieję, że też tutaj się jakaś chociaż trafi. Numer 17 jest tutaj. Dajcie koniecznie znać, czy wy używacie gumek Invisibubble i czy w nie wierzycie. I tutaj mamy również gumkę i w środku jest taka nitka Rose Gold. Się zastanawiam, czy to nie jest taka sama, która była poprzednio. A nie, ta jest bardziej, ta jest złota. Dobra, ta jest różowa, a ta jest złota. Dajcie znać właśnie, czy wy używacie Invisibubble. Ja używałam tych tak zwanych, no nie wiem, nie mogę powiedzieć chyba na głos tego słowa, ale używałam po prostu podobnych, tylko innych firm i one zupełnie inaczej się sprawdzają. Invisibubble są o wiele lepsze. Numer 18. Wydaje mi się, że tym można zrobić koka. Jeśli się mylę, to mnie poprawcie, ja sobie jeszcze później to doczytam. Numer 19. Bardzo ucieszyłam się, że ten kalendarz znalazł się w Rossmanie i w tak dobrej cenie, bo ja na niego polowałam bardzo, no długi już czas, odkąd wiem, że się pojawił. Zawsze wydawało mi się, że 100, tam 19 zł, czy ponad 100 zł za kalendarz z gumkami do włosów, to tak trochę słabo, mimo że wiem, że te gumki no, są drogie po prostu. No i tutaj mamy zwykłą sprężynkę przezroczystą, taką dość grubą. Ona ma grubszy ten jakby splot, no nie wiem jak to powiedzieć, no grubsza jest po prostu. Widzicie różnicę prawie, ta jest jeszcze raz mniejsza od tej. Coś wychodzi teraz 3 zł za okienko, więc no porównując ceny normalnie Invisibubble to mega się opłaca. Numer 20. No i znów brązowa, tym razem mała wsówka. No i zostały ostatnie 4 okienka. 21, gdzie się znajduje? Tutaj. No i mamy znów mniejszą sprężynkę i w środku jest złota nitka. Numer 22. No i znów czarna gumka. I te były inne rozmiarowo. Ta jest taka grubsza. Tu była taka cienka i większa i mniejsza, podobnej grubości, także mamy 3 takie czarne gumeczki. A teraz 23, no mam 2 ostatnie okienka, mam nadzieję, że coś fajnego tu się znajdzie, bo pierwsze bardzo mi się spodobało. I cóż tu jest? To jest gumka, normalnie zawiązujemy gumkę i potem możemy sobie zrobić kokardę, tak? Albo jakoś tam zawiązać, jak nam się podoba. O, coś w tym stylu. Ja nie umiem wiązać ładnie kokardek, więc wybaczcie, ale pewnie to o to chodzi. Bardzo ładny taki koralowy kolor, więc bardzo w porządku, że to się znalazło w kalendarzu. No i ostatnie okienko. Dajcie znać koniecznie, czy wam się ten kalendarz podoba, czy jednak byście go nie kupili. Ja powiem wam, mimo wszystko nie żałuję. I jest tu, o, gumka, o której ja wam opowiadałam. Oni tu chyba sprunchie to nazywają. Piękna,
taka pudrowo-różowa gumeczka w środku, jest ta klasyczna sprężynka, a na zewnątrz mamy materiał. Ja je kocham, uwielbiam naprawdę, to są dla mnie najlepsze gumki tak naprawdę do włosów. Tak to się prezentuje. To jest cała zawartość kalendarza adwentowego Invisibabu. Dajcie koniecznie znać, czy kalendarz Wam się spodobał. Będę miała po prostu zapas tych gumek i jestem bardzo ciekawa, jak te wsówki się sprawdzają. A może chcecie ze mną wypróbować? Dobra, wezmę tak byle jak włosy. No dobra, nie łapię. Za dużo wzięłam włosów. Ja mam dość grube włosy, więc trzeba brać na to poprawkę. No nie. Powiem Wam, że to się nie sprawdza. No nie. Dobra, czyli to nie. Zróbmy mniejszą. Też nie. To chyba jest bardziej na dziecięce włosy, bo na moich się totalnie nie trzyma. No dobra, także wsówki oblały test na moich włosach, ale jeszcze nic straconego, cała reszta na pewno mi się przyda. Także dziękuję Wam za oglądanie, zostawcie kciuka w górę, zostawcie subskrypcję. Dziękuję Wam, buziaczki, miłego dnia, pa pa!